To jest Buick Encore i choć pewnie większość z nas nie kojarzy tej nazwy, to wygląda jakoś znajomo, prawda? Otóż jest to nic innego jak Opel Mokka, tyle że w wersji bardziej premium i skierowany na inne światowe rynki. W tym filmie dowiecie się m.in. pod jaką jeszcze nazwą był sprzedawany oraz czy warto kupić używany egzemplarz. Zapraszam do oglądania. Nie jesteś jeszcze subskrybentem Otomoto TV? Zmień to i nie przegap kolejnych filmów. Kliknij czerwony przycisk i włącz wszystkie powiadomienia. Zapraszamy także do Funkiel grupy na Facebooku, gdzie pomagamy sobie z usterkami samochodów, wspieramy się w zakupie i sprzedaży oraz dzielimy doświadczeniami. Link w opisie. Buick potrafi projektować piękne samochody. Niestety to stwierdzenie odnosi się raczej do lat 50., 60., 70., nawet 80. Ich współczesne modele są po prostu zwyczajne. Owszem, wiele osób może uznać je za bardzo ładne, ale do takiego Buicka Riviera Boatstail to im daleko. W każdym razie Buick Encore to jest SUV segmentu B, który jest dość mały, ale udało się go zaprojektować w taki sposób, że wydaje się być większy. Przyznacie, że jest trochę przesadzisty. Przód z charakterystycznym wielkim grillem, który przywodzi mi na myśl złowieszczy piec z filmu Kevin Sam w domu. Na środku musi być logo, wiadomo. Do tego skośne lampy z pomarańczową wstawką, to amerykański akcent, a na dole wcięcie, które z daleka może wyglądać jak wlot powietrza, ale nim nie jest, tak samo jak elementy na masce. Z boków oczy rzucają się osłony z tworzywa, a także chromowane klamki i ramki okien. Tył wygląda muskularnie, między innymi za sprawą wielkiego czarnego zderzaka ze srebrną osłoną, która tak samo jak przednia imituje metal. Na górze spoiler ze światłem stopu. Ten model był produkowany od 2012 do 2019, lifting w 2016, po którym w mojej ocenie stracił na klimacie i stał się zbyt oplowski. Wnętrze też wygląda znajomo. Na przykład ta konsola centralna z masą przycisków Opel jak się patrzy, ale w naszym egzemplarzu mamy bardzo ciekawe zestawienie kolorystyczne. Skórzana tapicerka w dwóch odcieniach brązu, tak samo zresztą deska rozdzielcza, do tego drewniane i aluminiowe wstawki. Całość wygląda naprawdę bardzo elegancko i ładnie. Jeśli chodzi o jakość materiałów, to tutaj są one nie najgorsze, nawet troszkę miękkie, ale na przykład tu, gdzie dotykam kolanem, są twarde. To jest największa tajemnica motoryzacji. Dlaczego tutaj są twarde, a tutaj są miękkie, kiedy tego nie dotykam poza testami, a to dotykam praktycznie cały czas podczas jazdy. No ale kto to wie? Czy jakieś trzeszczenia się tutaj zdarzają? Jak samochód postał trochę na zimnie, to przy naciskaniu guziczków coś mi tutaj trzeszczało. No i ten element tutaj też potrafi zatrzeszczeć, poza tym jest ok. Jest też ok pod względem zużycia, ponieważ nasz egzemplarz ma ponad 110 tysięcy km przebiegu i praktycznie żadnych śladów zużycia, żadnego przetarcia ani zarysowania. Na górze deski rozdzielczej pod takim daszkiem mamy ekran multimediów. Jest on kolorowy i wysokiej rozdzielczości, choć same grafiki jakoś niespecjalnie mi się podobają. System jest bardzo rozbudowany. Możemy tutaj posłuchać muzyki z różnych źródeł, połączyć telefon poprzez Bluetooth. Jest także nawigacja i kilka funkcji, których tutaj w Polsce po prostu skorzystać się nie da. System obsługujemy za pomocą tego oto joysticka na środku. W zasadzie jest to pokrętło, które można też wciskać. Zwróćcie uwagę, że kiedy chcemy przejść na przykład do ustawień dźwięku, to po kliknięciu ta grafika zaczyna się jakby animować. Fajny akcencik, choć cały system jest tak mocno rozbudowany, że na pewno jego obsługa do łatwych nie należy i wymaga trochę przyzwyczajenia. Dalej mamy kratki nawiewu, a pod nimi przyciski od kontroli trakcji oraz świateł awaryjnych. No i jeszcze całą furę przycisków, które powinny pomóc nam w obsłudze multimediów, bo możemy na przykład tutaj szybko przejść do różnych źródeł dźwięku, do nawigacji czy też do ustawień. I choć całość przy pierwszym kontakcie może powodować oczopląs, to i tak docenimy fizyczne przyciski w świecie wszechobecnych ekranów. Dalej mamy panel klimatyzacji. Tutaj dwa pokrętełka, kilka przycisków. Mamy podgrzewane fotele oraz podgrzewaną kierownicę, którą uruchamiamy tym oto przyciskiem. I trzeba dodać, że jest ona podgrzewana nie tylko w tym miejscu, gdzie trzymamy dłonie, ale także tutaj i tutaj, czyli po całości. Niektórzy zwracają mocno na to uwagę. Ja akurat uważam, że jak już jest podgrzewane tutaj, to jest ok. Jak cała, no to w ogóle rewelacja. Jak pewnie widzicie, mamy tutaj skalę w Fahrenheitach, no w końcu to auto ze Stanów. Natomiast
na ekranie informacje z klimatyzacji się wyświetlają w stopniach Celsjusza. Dalej bardzo duży, wręcz toporny przycisk od blokady rodzicielskiej, a tutaj wnęka, w której niestety no, telefonu nie zmieścimy, ale możemy sobie włożyć masę różnych innych rzeczy, które pewnie i tak nam będą niepotrzebne i wciągniemy je odkurzaczem przy następnym sprzątaniu. Zaraz obok mamy tutaj gniazdo zapalniczki oraz port USB i AUX. Dźwignia automatycznej skrzyni biegów wykończona jest bardzo ładnie. Podobają mi się te aluminiowe wstawki, skórzany mieszek z przeszyciem. Na górze plus i minus to jedyne co widzę. Te guziczki służą oczywiście do manualnej zmiany biegów w trybie manualnym skrzyni. Na środku dwa uchwyty na kubki. Poproszę kubek testowy. Oto i on. No i test jak najbardziej zdany, bardzo stabilne trzymanie kubka, wręcz momentami ciężko jest go wyjąć, a to dlatego, że uchwyty wykończone są taką gumą dopasowującą się nieco do rozmiaru. Bardzo ładnie. Tu zamykany schowek, nie jest on wielki. Podokietnik jak widać tylko dla kierowcy, niestety nie ma on możliwości regulacji wysokości, jest 0,1, wiecie o co chodzi. Schowek, a właściwie dwa schowki przed pasażerem. Jeden jest na górze i ten jest maluteńki, natomiast ten pod spodem jest mały, ale nieco mniej. Kierownica jest trójramienna, skórzana, podgrzewana, jak wspomniałem przed chwilą, mocno zabudowana w tej centralnej części. Mamy na niej przyciski do obsługi tempomatu, telefonu oraz muzyki. Zegary mają takie niebieskawe podświetlenie, podobnie zresztą jak cała deska rozdzielcza, do tego czerwone wskazówki, a na końcu nich taka czerwona kropeczka. Nie wiem, czy to nie przypadek wynikający z podświetlenia wskazówki, ale jest to miły akcencik. Na środku mamy ekran komputera pokładowego, monochromatyczny, który obsługujemy z manetki kierunkowskazów. Po lewej stronie mały zamykany schowek, a na drzwiach zobaczymy drewniany panel, chromowaną klamkę, brązowy skórzany podokietnik mały, tak w miarę miękki i do tego dwie kieszenie, co jest nieczęsto spotykane. Ta jedna mniejsza pewnie niespecjalnie przydatna, natomiast ta druga dziwnie wyprofilowana, ale ma miejsce na taką 1,5-litrową butelkę napoju. Fotele są w połowie elektrycznie sterowane i co ciekawe, elektryczna jest część dotycząca przesunięcia przód-tył oraz odcinka lędźwiowego, natomiast oparcie regulujemy taką dźwignią. I nie wiem, co myśleć o takim rozwiązaniu. Ocencie sami. Fotele w każdym razie są wygodne, nieźle trzymają na boki, a miejsca też nam tutaj nie brakuje w żadnym kierunku. Zapraszam do tyłu. Niby taki mały samochód, ale trzeba przyznać, że z miejscem jest dobrze. Ja siedząc sam za sobą mam zapas na nogi, nad głową, jedynie na szerokość może być ciężko, dlatego raczej dwie dorosłe osoby, nic więcej, a właściwie nikt więcej. Tunelu środkowego nie ma, ale za to mamy na fotelach kieszenie, na środku gniazdko w oczywiście formacie amerykańskim. Na środku podokietnik z dwoma uchwytami na kubki, a kanapa ma zaczepy ISOFIX oraz możliwość składania o w ten sposób. Dzięki czemu mamy płaską powierzchnię wraz z bagażnikiem, do którego właśnie teraz zajrzymy. Bagażnik ma 356 litrów pojemności. Jest to wynik średni jak na tą klasę. W środku po lewej stronie taka kieszonka, nad nią światełko, po prawej stronie zamykany schowek, pod podłogą w naszym przypadku koło gazowe, czyli zbiornik na LPG. Zwróćcie uwagę, że nie ma tutaj nawet gołej blachy, wszystko jest wyłożone takim materiałem, bardzo fajnie. Jest także miejsce na przykład na trójkąt czy gaśnicę. Teraz czas na test walizek. Tutaj mamy jeszcze troszeczkę zapasu, ale czwartej walizki nie da się zmieścić. Możemy ruszać w drogę. Buicka Encore można nazwać SUV-em, ale w związku z dynamicznym rozwojem tej klasy powstają bardziej precyzyjne określenia. Ten zyskał miano CUV, czyli Crossover Utility Vehicle. Nawet nie będę próbował tego analizować. Encore ma kilkoro bliźniaków, w tym Opel Mokka, Mokka X, Vauxhall Mokka oraz Chevrolet Trax. Różnice są bardzo, bardzo małe, a w zasadzie chodzi o to, żeby sprzedawać jeden model pod markami, które są popularne na danym rynku. O dziwo, Buick wcale nie jest najpopularniejszy w USA, a w Chinach. I to jest obecnie główny odbiorca samochodów tej marki.
Jeśli chodzi o wrażenia z jazdy, to zawieszenie zestrojone jest komfortowo. Z przodu mamy kolumny McPherson'a, a z tyłu belkę skrętną. Europejskie Mokki mają trochę inne nastawy, przez co jest pewniej, ale Encore też jest całkiem zwarty i prowadzi się dobrze. Dzisiaj testuję egzemplarz od naszego widza Jakuba, którego serdecznie pozdrawiamy. Auto jest z 2013 roku, a pod maską ma silnik o niezbyt amerykańskiej pojemności, czyli 1.4 o mocy 140 koni mechanicznych. Na szczęście jest tutaj też turbina, która trochę ratuje sytuację, w efekcie czego ten samochód przyspiesza do setki w 10,7 sekundy, a jego prędkość maksymalna wynosi trochę ponad 190 km na godzinę. Teraz przychodzi czas na test elastyczności. Gaz do dechy. Czas potrzebny na przyspieszenie od 60 do 90 km na godzinę to 5,2 sekundy, a ja od razu chwytam za decybelomierz. Da się zauważyć, że dzisiejsze warunki są niezbyt sprzyjające. Wynik to 62,4 dB, a pomiar z autostrady możecie zobaczyć w naszej tabeli. Widoczność jest ok, z wyjątkiem tyłu. Tylna szyba jest mała, zasłonięta zagłówkami, a słupek C niezwykle szeroki. Jest co prawda kamera cofania, ale jej jakość to słaba, po prostu słaba. Z racji tego, że jest to amerykański samochód, zajrzałem do IIHS, aby dowiedzieć się, jak wypadł crash test. Tradycyjny test wypadł dobrze, ale za to próba small overlap front wypadła bardzo źle. Na pocieszenie dodam, że niewiele samochodów wychodzi z godnością ze zderzenia fragmentem przodu w stałą przeszkodę z prędkością 64 km na godzinę. NCAP natomiast zbadało Mokkę. Wynik maksymalny, 5 gwiazdek. Test spalania. Jak na silnik 1.4 to zużycie wydaje się być spore, ale na szczęście mamy możliwość skorzystania z LPG. Test przeprowadziliśmy jak zawsze na drodze krajowej, na autostradzie oraz mieście, a wyniki możecie zobaczyć na grafice. Nie ma zbyt wielu Buicków na naszym rynku wtórnym. Encore kosztuje od 45 do 70 tysięcy złotych. Pełną listę ogłoszeń tradycyjnie możecie sprawdzić klikając w link w prawym górnym rogu albo w opisie. Zerknijcie także wśród Opli, bo niektórzy oznaczają to błędnie. Paleta silników w teorii jest dość bogata. Na początek warto zaznaczyć, że to amerykańskie auto mogło mieć diesla. Jednak jedyny silnik, jaki znalazłem w ogłoszeniach, to benzyna o pojemności 1,4 litra. Trzeba tu jednak rozróżnić dwie odmiany. Najpopularniejsza ma 140 koni mechanicznych i wtrysk MPI. Dlatego ten samochód bardzo często zostaje zagazowany, podobnie jak i nasz. Jest to motor znany z innych modeli koncernu GM. My najlepiej będziemy ją kojarzyć z Opla. Dawał sobie radę nawet z Insignią. Ten silnik w późniejszym okresie występował także w wersji o mocy 120 koni mechanicznych. Jest także 1.4 w odmianie zmodernizowanej, generujący 152 konie mechaniczne i to już trochę inna bajka. Ta jednostka ma już bezpośredni wtrysk paliwa oraz inne bardziej nowoczesne rozwiązania, jak na przykład aluminiowy blok. Wedle folderów producenta oznacza to nie tylko więcej mocy, ale i niższe spalanie. Użytkownicy nie do końca się z tym zgadzają. Wersje o mocy 120 i 140 koni mechanicznych uchodzą za bezawaryjne, i jedne z niewielu młodych silników lubiących LPG, ale już zmodernizowana odmiana ma znacznie gorszą opinię, zwłaszcza jeśli chodzi o trwałość, ponieważ potrafią w niej nawet pękać tłoki. Kolejne motory to wolno ssące 1.6 i 1.8. Moc to odpowiednio 115 i 140 koni mechanicznych. Stara szkoła GM, czyli proste konstrukcje, znane na przykład z Zafiry czy Chevroleta Cruza. Zapewniają mizerne osiągi, ale za to koszty serwisu są niskie. Przechodzimy do diesli, gdzie znajduje się 1.6 o mocy 110 lub 136 koni mechanicznych. Starsza jednostka miała pojemność 1.7 oraz moc 130 koni mechanicznych. W sumie gama jednostek wysokoprężnych pokrywa się z Mokką, ale trudno mi powiedzieć, gdzie sprzedawano Encore z dieslem, jednak teoretycznie takie auta istnieją. Nasz Buick ma napęd na przednią oś, ale wersje 4x4 z dołączanym tyłem też były w ofercie. Do tego bardzo przyjemnie działająca hydrokinetyczna automatyczna skrzynia biegów o 6 przełożeniach. Dostępne także manuale o 5 i 6 biegach, ale są tak samo niepopularne jak diesle. Mimo wszystko wspomnę, aby uważać na skrzynie manualne, ponieważ z silnikiem 1.4 z wtryskiem MPI oraz z dieslem 1.7 były łączone skrzynie o kodzie M32. A jak pewnie większość z Was wie, jest to skrzynia, która lubi się psuć, ma wadę konstrukcyjną, a konkretnie to słabe łożyska.
Zaczyna się od szumienia, buczenia, następnie drgania i ruchy lewarka, a na koniec możliwe, że przez dziurę w obudowie skrzyni wypadnie nam jej zawartość. Na pocieszenie dodam, że premiera Mokki pokrywa się z wprowadzeniem poprawionej skrzyni M32 z większymi łożyskami. Buick Encore zasadniczo jest pozbawiony wielkich wad. Główne problemy dotyczą tutaj ogólnego wyeksploatowania. W silnikach 1.4 zdarzają się przypadki nadmiernego zużycia oleju czy pęknięte kolektory, ale nie są częste. W dieslach, choć mówię to na bazie Mokki, wraz z przebiegiem będziemy zmuszeni do wymiany sprzęgła z kołem dwumasowym i regeneracji DPF-a, a takie elementy jak turbina czy wtryski też są obarczone ryzykiem, zwłaszcza jak przekroczymy 200 tysięcy km przebiegu. Silnik 1.6 jest nowocześniejszy i koszty jego serwisowania będą wyższe niż w 1.7. Zdarzają się też drobne kłopoty z elektryką, ale to drobnostki związane z wyposażeniem. Niekiedy wersje z napędem 4x4 mają problem z zapięciem tyłu. No cóż, takie czasy, wszystko sterowane elektroniką. A teraz spójrzmy jeszcze na potencjalne wydatki. Pierwsza tabela to koszty przeglądu zerowego, który warto zrobić po zakupie auta używanego, a druga to koszty poważniejszych napraw mechanicznych i blacharskich. Jeśli szukacie części lub akcesoriów motoryzacyjnych, zajrzyjcie na Oto Moto Części, link w prawym górnym rogu oraz w opisie. Jeśli chcesz, aby to Twój samochód wystąpił w filmie, pisz do nas na adres youtube@otomoto.pl, a teraz czas na krótkie podsumowanie testu. Co nam się spodobało w Buick Encore? Jest to wyszukana, niemal egzotyczna marka na naszym rynku, a z dostępem do części nie powinno być problemu. Do tego wnętrze robi bardzo dobre wrażenie. A co może wkurzać w tym modelu? Gama silnikowa jest mało amerykańska. Nawet w takim Fiacie 500X na rynku USA było 2.4, a tutaj największa jednostka to 1.8, a najpopularniejsza to 1.4. Tymczasem ja już Wam dziękuję za oglądanie, zachęcam do subskrybowania kanału, zostawiania łapek w górę oraz pisania komentarzy. No i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło, cześć! Jeśli chcesz, aby to Twój samochód wystąpił w filmie, pisz do nas na...